wspaniałe konie, które przed chwilą widzieliśmy, wymagają olbrzymiej pracy. Chcielibyśmy, żeby Klikowa stała się takim ośrodkiem treningowym, żeby konie były dobrze wychowane, bezpieczne, żeby można było je używać w hipoterapii, w turystyce czy w agroturystyce. Stworzenia dla hodowców, dla miłośników koni, dla wszystkich, którzy związani są z jeździectwem, z użytkowaniem koni, ośrodka szkoleniowego, ośrodka, gdzie kształciliby się instruktorzy jeździectwa, masztalerze, podkuwacze. Chcielibyśmy, żeby Klikowa była w dalszym ciągu zabezpieczeniem genetycznym hodowli koni w Polsce. I bardzo ważna sprawa. Chcemy, żeby klikowska ostoja polskich koni była miejscem, gdzie kultywuje i szanuje się tradycje polskie. Przed chwilą widzieliśmy, jak pięknie w dawnych czasach koń pomagał tej świetności polskiej. Chcielibyśmy, żeby młode pokolenie uczyło się szacunku, uczyło się pokory do polskiej tradycji, żeby słowo patriotyzm nie było tylko łatwym banałem do wypowiedzenia, żeby to się stało faktem w Klikowie. Chcielibyśmy też, żeby Klikowa była miejscem, gdzie mogą rodziny przyjeżdżać w każdym czasie, i w dni powszednie, i w weekendy, i wypoczywać tutaj razem ze swoimi dziećmi, pokazując i przekazując te wspaniałe tradycje. Dlatego po wielu, wielu próbach, drodzy Państwo, w końcu się udało. Klikowska ostoja polskich koni jest już faktem. Wśród grona fundatorów znalazły się i instytucje, i hodowcy prywatni. A wśród nich Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, który był inicjatorem, i grupa hodowców, która w tym związku jest zrzeszona. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, Śląsko-Polski Związek Hodowców Koni w Katowicach i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach. Jak widać, to są te związki, które są w bezpośrednim naszym sąsiedztwie. My się potrafimy dogadać wtedy, kiedy jest taka potrzeba, kiedy jesteśmy w potrzebie, bo musimy ratować tą hodowlę. Drodzy Państwo, kolejni fundatorzy to Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie, który nas wspierał w tych wszystkich naszych poczynianiach, oraz Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, jak również Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich. Wśród fundatorów jest znakomita stadnina koni Janów Podlaski, stadnina koni w Michałowie, a także znalazła się wśród fundatorów stadnina koni huculskich w Gładyszowie, kombinat rolny Kietrz. W kolejności dalszej Uniwersytet Rolniczy, no bo któżby inny jak nie instytucje związane z rolnictwem wspierał tak szczytny cel, i Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach. Fundacja Instytutu Zootechnicznego Patronus Animalium, jak również zakłady doświadczalne tegoż instytutu, zakład doświadczalny w Chorzelowie, zakład doświadczalny w Rudawie i zakład doświadczalny w Odrzechowej. Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Szwadron Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie hodowcy prywatni. Wśród nich firma produkcyjno-handlowa Chris, spółka jawna Robert Kądzielawa, pan Bałut Marek, pan Dąbrowski Bogusław, pan Janczyk Mieczysław, pan Krzyżak Wojciech, pan Kulpa Zdzisław, pan Rzepka Marek, pan Stasiowski Stanisław, pan Szod Janusz, pan Woda Andrzej, pan Wójtowicz Jan i pan Wrześniak Tadeusz. Drodzy Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni podjął trud wydzierżawienia obiektów po byłym stadzie ogierów Klikowa od Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział w Rzeszowie,
i następnie udostępnił tą nieruchomość właśnie Fundacji Klikowskiej Ostoi Polskich Koni po to, by realizować te szczytne zamiary, o których przed chwilą powiedział mój przedmówca. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wszyscy zaangażowani w pracę i w to, że Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni rozpoczęła działalność, chciałam Państwu na ten początek złożyć najlepsze życzenia, życzyć tego, żeby wszystkie cele, o których Pan Przewodniczący mówił przed chwilą, i te związane z zachowaniem gatunku, ale przede wszystkim te związane z tradycją, z tym, z edukacją, z tym, co pokazujemy naszym dzieciom i co chcemy pamiętać z przeszłości, żeby te wszystkie cele się spełniły, żeby Państwo spotykali naokoło wyłącznie życzliwych ludzi, bo jeśli się spotyka życzliwych ludzi, dobrych ludzi, którzy podzielają Państwa pasję i rozumieją Państwa pasję, to wtedy pieniądze też przychodzą. Wszystkiego dobrego.